Dzisiaj w popularnym Herbercie zaprezentowano urządzenie do oczyszczania powietrza. Jest w pełni zautomatyzowane i posiada 3 filtry do wychwytywania najniebezpieczniejszych cząstek tworzących smog, PM10 czy PM2,5. Filtry są tak dobre, że potrafią wyłapać pyłki alergenów oraz niektóre wirusy i bakterie. Na pewno nie jest to ani żadna nowa informacja, ani nic odkrywczego, że od wielu miesięcy, od lat także, pojawiają się informacje, że żyjemy w bardzo zanieczyszczonym środowisku. Niestety jesteśmy w niechlubnej czołówce w państwach Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska. Dużo się mówi o konieczności walki ze smogiem, gdyż zanieczyszczenie jest tak ogromne, że tragicznie wpływa na stan naszego zdrowia. Herbert jest taką szkołą, która po pierwsze interesuje się nowoczesnymi technologiami, ale przede wszystkim najważniejsze jest dla nas to, aby uczniowie naszej szkoły funkcjonowali w jak najlepszych warunkach. Jedną że z przesłanek było to, że niska frekwencja spowodowana stanem zdrowia uczniów skłoniła nas do tego, żeby zastanowić się tutaj, co możemy zrobić, żeby uczniowie tak licznie nie opuszczali szkoły. Jak wiemy, zanieczyszczenia powietrza bardzo negatywnie wpływają na drogi oddechowe i to zarówno na górne, jak i na dolne. Stąd te częstsze infekcje, stany zapalne, oskrzeli, płuc, tak, ale też częściej łapiemy grypę i przeziębienia. W związku z powyższym, kiedy padł pomysł oczyszczaczy powietrza, no, pomyśleliśmy, że to może być sposób na to, żeby uczniowie nie chorowali, a spędzają, tak jak pani dyrektor powiedziała, bardzo dużo czasu w szkole. Zresztą Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby jak najkrócej przebywać w tej atmosferze bogatej w tlenki siarki, w tlenki azotu, węgla i przede wszystkim pyły, które się unoszą w powietrzu. Więc doszliśmy do wniosku, że jeżeli jest taka możliwość, jeżeli szkoła finansowa da radę, to jak najbardziej jesteśmy za tym. Tym bardziej, że trzeba pamiętać o tym, że te pyły, które się unoszą w powietrzu, przenikają, te najdrobniejsze, przenikają również do naszego układu krwionośnego i bardzo negatywnie oddziaływują na nasze serce, ale też na inne narządy. Urządzenie, które zakupiliśmy, jest to oczyszczacz czy też filtr powietrza firmy Philips. Jest to urządzenie w trakcie pracy bezobsługowe, bo wystarczy nacisnąć sensor, urządzenie się włącza i pracuje w trybie automatycznym. Można, jeżeli powietrze jest zbyt brudne, włączyć dodatkowy wentylator, który przyspieszy filtrowanie. Jest to urządzenie, które ma filtr, w sumie to 3 filtry. Filtr wstępny, filtr węglowy i filtr HEPA. Zdolność obsługi pomieszczenia prawie 400 metrów sześciennych na godzinę, czyli to jest dość dużo. Taką dużą salę lekcyjną w ciągu godziny jest to urządzenie w stanie przefiltrować. Czujnik wskazuje nam jakość powietrza. Kolor, barwa, czym bliżej niebieskiego, tym powietrze jest oczywiście bardziej czyste, czym bliżej czerwonego jest ono bardziej zanieczyszczone różnymi pyłami. Wyłapuje pyły PM2,5, PM10, wyłapuje również cząsteczki cząsteczki alergenów, w tym również niektóre z bakterii czy wirusów jest w stanie też filtr HEPA zatrzymać. Urządzenie ma wbudowane Wi-Fi, więc gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy sterować aplikacją internetową, na której również pomiary są wyświetlane. Wymiana filtrów, no, w zależności od stanu czystości, tego jeszcze nie sprawdziliśmy, czy to będą za 2 miesiące, czy za pół roku, okaże się w praktyce, ale urządzenie samo nas informuje, kiedy jest konieczność wymiany filtrów. W trakcie pracy, jeżeli następuje migracja powietrza, otworzymy drzwi na przykład, ktoś przejdzie i ruch powietrza będzie większy, te cząsteczki się podniosą, będzie widać, że natychmiast zmieni się barwa i również na wskaźniku elektronicznym pojawi się cyfra o stanie zapylenia. Czym wyższa, tym wiadomo, że jest gorzej. Szkoła zakupiła 11 takich oczyszczaczy, znajdują się w każdej klasie. Koszt jednego to około 2000 zł, jednak jak mówią uczniowie i nauczyciele, zakup przełoży się na stan powietrza, przez co praca i nauka będą jeszcze przyjemniejsze. Każdy wychowawca otrzymał takie urządzenie, uczniowie zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania, celowością i tego się trzymamy, mając nadzieję, że dzięki temu poprawimy warunki pracy, przyczynimy się również do poprawy stanu zdrowia. Będziemy oddychać
czystym powietrzem, dzięki temu wszystkim nam będzie pracować się lepiej i zdrowiej. Jak się wchodzi, to powietrze jest, czuć, że jest inne, tak? Że jest takie lżejsze. Szczególnie jeżeli wchodzimy i ono już parę godzin, to urządzenie funkcjonuje, to czuć, że to powietrze jest inne. Ja też mam taką nadzieję, że jak się rozpoczną ten okres pylenia pyłków, tak? Bo też to urządzenie ma filtr HEPA, który wyłapuje alergeny, to też alergikom się poprawi, że tak powiem, jakość życia w szkole przynajmniej. Herbert jest jedyną w powiecie bełchatowskim szkołą, która posiada taki sprzęt do ochrony zdrowia swoich uczniów i nauczycieli.